Dzień dobry, witajcie na najlepszych unboxingach na YouTubie. Tak powiedział mi pewien bezdomny, który mija mnie na ulicy i tego się będę trzymał. Bez dyskusji. Akurat mam przed sobą jakiego pięknego. To jest. Są minusy nałogu. nie oszukujmy się. I to jest zegarek, budzik Black Panthera, który. A! Pięknie się włącza i świeci. Ale też, żeby nie było, żeby nie było, że on tylko to robi, powiedz do mikrofonu coś. I am Black Panther. I am your king. Don't Uuuu, creepy pan, ale ja nie dlatego, ja go chciałem pokazać, bo po prostu Was lubię, <grymne> tylko my oczywiście otwieramy Pixel Boxa. Nic nie słyszę, mam nadzieję, że nic nie zniszczyłem, sprawdzamy, dawno Pixel Boxinga nie było, unboxing, Pixel Boxing, mm, Jezu, jak ja łą łączę słowa dzisiaj, zatem zapraszam, zobaczmy, co tu w pudełku się znajduje. Piękny mój ukochany nóż, który teraz jest tym moim nożem głównym, którym ktokolwiek z was ogląda podcast nasz koszmarne horrory, który powtórzy to po raz tysięczny ma swój własny kanał, jest tam dostępny, jego tutaj na brodach już nie ma, ale ten może zauważył, że ja bardzo często rozmawiałem z Mateuszem, nagle tak. I wychodzi ten nóż, ponieważ on jest tu zawsze wokół mnie, a ja rozmawiałem z Mateuszem przez półtorej godziny z reguły coś muszę zająć moje ręce. Dobra, otwieramy, otwieramy otwieramy. Mario. Widzę, że jest Mario. Widzę, że jest coś Mario. Jak... Po czym rozpoznałeś, Julianie? Mario, I'm your princess. To jest dla, najwyraźniej dla tych... Dla każdego z nas. Ja też mogę być princess i tu sobie mogę nakleić. Nie, nie, zostawię to komuś tam. W jakiejś paczuszce. Tutaj dowiecie się, co w tej paczce jest. Myślicie, że się dowiecie Nie dowiecie się! <laughs> Musi być destroy paczka. Swoją drogą, przypominam, po pierwsze, oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie, ale zbieram się do tego. Mam taki pełen, pełen pakunek różnych gadżetów, które gdzieś dostałem, które gdzieś mam, po prostu różnych gadżetów, które kupiłem i pomyślałem sobie, to nie był dobry zakup. I łącznie uzbierało się tego naprawdę dużo. Figurki, figurki anime, figurki, koszulki, naklejki, piny, karty do gry, karty do gier jakichś planszowych, mnóstwo różnych rzeczy tam jest. Naprawdę mnóstwo, lampka jest jakaś. I zamierzam w końcu ruszyć z konkursem. Konkurs będzie lada moment ogłoszony na Facebooku, na YouTubie i prawdopodobnie też na Instagramie. Pewny nie jestem, ale pewnie tak będzie. Już wybrałem, co to będzie za konkurs. Zatem bardzo, bardzo, bardzo mówię Wam, Warto obserwować, i warto subskrybować, zostawić ten dzwoneczek, żebyście nie przegapili tego. To będzie konkurs artystyczny. Zapytałem o to Was na Instagramie. Zresztą tu widzicie adres na Instagramie, i warto także dołączyć. I dostałem ilość odpowiedzi. I najciekawsze były: No, słuchaj, dawno nie lubię żadnego rysowniczego, czyli fanartów, czyli pomysłów na kanały i tak dalej. Więc to będą fanarty dla Was, które będą mogły przybrać absolutnie każdą formę. Rysowane, malowane, animowane. Rzeźbione, co Wam tylko do głowy przyjdzie? Lada moment, bo ta paczka będzie wielka do zgranięcia. A jeżeli będzie dużo fajnych prac, to podzielę to i żeby każdy z Was mógł dostać, każdy doceniony przeze mnie mógł dostać coś fajnego, dobra. A tu w ogóle widzę, teraz jak sobie tak zrobię sztuczkę, patrzę, zaraz wam pokażę. Upchane, dawno nie miałem aż takiego porządku tutaj, wiecie. Swoją drogą, patrzę, Mario, Mario, o, wszystko się ze znowu... sobą, wszystko jest connected. Pierwsza rzecz, leciutka. Czy to jest lampka? Czy to jest kufa? Ledwo, ledwo jedną lampkę sobie załatwiłem. To teraz drugą. Przypominam przy okazji, ja załatwiłem i robiłem unboxing, ponieważ jeżeli zajrzycie do opisu, to macie tam. Link? Ich linku chyba nawet nie ma, ale jest na pewno kod. To jest kod z Kosmosu 5. Kod z Kosmosu 5. I jeżeli go użyjecie na Pixelboxie lub na Pixel Shopie, no to macie 5% zniżki. Zawsze 5% zniżki, plus to też dla tych ludzi, którzy mi to wysyłają jest znak, że oglądacie mnie i że to ode mnie przyszliście, więc to jest fajna rzecz. Uwaga, otwieramy. Dzisiaj tak dużo różnych pierdółek. Jest to nawet nie jest jakoś... Ja myślałem, że to będzie mocno zapakowane, a to co? No to nic więcej nie ma. No i? A, bo tutaj trzeba przykręcić prawdopodobnie. No ja nie mam ze sobą śrubokręta, a ten mój super hipernóż? Nie, nie pomoże niestety. Pomoże? Pomógł? Nie, czekajcie, sprawdzę jeszcze raz. Taki będę twardziel. Pomaga, mógłbym rozkręcić, ale po cholewie rozkręcam, jak ja tutaj nie mam baterii. W każdym razie, to jest jakaś taka lampeczka. Prawdopodobnie trzeba ją uderzyć z góry. Przynajmniej tak tutaj nam sugeruje okładeczka. Nie mam pojęcia, gdzie ją dam, aczkolwiek jest ładna. Tylko, że nie jest taka dobra jak to. To jest zdecydowanie najlepsze, najlepsze ever, najlepszy. Mój najlepszy zakup ostatniego roku. Kładziemy z jednej strony. Druga rzecz. Druga rzecz już nie jest Mario, i oczywiście przypinka. Jestem Twoją księżniczką. Ojeju, i nie jestem w zamku, haha, <laughs> otwórz mój zamek, Ale <laughs> PlayStation, i otwieramy, co to za PlayStation, choleretwo. dobra. Dobra, jest kubeczek, bardzo ładny. Ja to będę kojarzył jako kubeczek pierwszego PlayStation, nie wiem czy jest to napisane, czy to jest pierwszy, ale możecie sobie go zobaczyć, taki jest klasyczek, no nie? Total klasyk możliwe, że dołączy do puli konkursowej. Obserwujcie Instagram, Facebooka i tak dalej. Tam będziecie wiedzieć, czy dołączył, czy nie. A do tego skarpetki. Przepiękne skarpetki. I tu wam przyznam się, skarpetki sobie zachowam. Podobają mi się. Będę, będę wiecie, będę graczem. Uhuhuhu, będę grał w Polystation. I na Polystation będę grał w... Um... Taken, bo nie Taken. Pytacie, dlaczego mówię Polystation. Nie pamiętam gdzie, ale trafiłem kiedyś na automat, w sensie na podróbkę PlayStation, która się nazywała Polystation. Miała podobny kształt do tej jedynki uh, i ona miała wgrane, nie pamiętam, ileś tam gier. To był oczywiście po prostu emulator jakiś taki stary, który... Jeżeli mnie pamięć nie myli, miał gry z Super Nintendo, czyli był takim troszeczkę Pegasusem, ale wyszedł około PlayStation 1 i jakieś gry z, z PlayStation 1 miał jakoś tak strasznie zmodowane. Przepiękna rzecz. Oczywiście miał niby klapkę, że trzeba cyk nacisnąć i otworzyć, tylko że nie dało się ani nacisnąć ani nie było tam żadnej klapki, tylko to było tak plastikowo wycięte. Przepięk Przepiękne wspomnienie. O, jest jeszcze jedna rzecz. Wall the calls. coś. To chyba na 99% idzie dla was, bo to są naklejki na ściany, no, chyba o to chodzi. I to ile jest tych naklejek? Takie naklejki są prawdopodobnie. Mm -hmm. Ponad 20 wodoodpornych i i zmazywalnych niejako naklejek. I żadna z nich... Nawet mi się chyba... Dobra, otwórzmy, zobaczmy jak to się wygląda. To wygląda tak. No i to na pewno jest dla was. Już mogę to na 100% powiedzieć. Nawet pudełka nie będę niszczył. Chociaż cholera wie, może zniszczę tylko dla jaj, ale to jest rzecz, którą na pewno możecie wygrać. Kompletnie, nie zamierzam ścian tutaj dewastować, ani e, moich kalaksów kochanych. Jakiś kawałek plastiku znalazłem. I została tylko koszuleczka. To będzie test swoją drogą. Czy posłuchali się mnie? Bo wysyłali mi koszuleczkę. Poprosiłem, poprosiłem kulturalnie mailem. Ludzie, wasza rozmiarówka jest bardzo mała dla mnie. To nie jest podwójny XL. Czy możecie mi dać potrójny? Ponieważ to, to podwójny ja najczęściej muszę po miesiącu oddać komuś. Albo nawet nie po miesiącu, po jednym dniu. Ktoś widzi mnie w koszulce, dostaje nagle wiadomość od znajomego: Ej, widziałem Twój unboxing, a ja tak, chcesz koszulkę. No. Dlatego rzadko kiedyś w tych występuje. I prawdopodobnie zobaczymy, czy będę zły. Czy będę, czy będę zły za to, że koszulkę dostałem 2XL, a miała być 3XL? Zobaczmy, co tu jest napisane. Gem life, it's like normal life, but there are dragons. Na szczęście nie znam tego kompletnie... To jest Rayman? Rayman, tak? Kompletnie nie znam tego świata, puściutko w środku. Ubieramy koszulkę. Chyba, że może tu jest napisane 2XL, a to jest jakieś zmienione i tak naprawdę to jest, chic. cholera wie, cholera wie, bo na przykład to, co mam na sobie teraz, czyli zanim założyłem, to jest 2XL, normalny 2XL jest luzik, więc wszystko zależy od tego, kto to robi, to jest jakieś takie, cholera wie, tak się prezentuje, nie jestem jakoś super z niej zadowolony. Bo to nie jest moja działka, więc bardzo możliwe, że albo trafi do tej wielgachnej paczki, albo nie wiem. Swoją drogą specjalnie ustawiłem inny kadr, bo myślałem: ojeju, będę unboxing, będę musiał robić wiecie żeby mieć jak najbliżej kadru, żeby, żeby ładnie wam pokazać, e, pokazać wszystko. No i akurat tym razem nie trafiło się za dużo rzeczy, które mogę wam pokazać. Oczywiście poza moim przepięknym zegarkiem Black Panthera, który upolowałem, jest całej serii. To jest Bulb Boys, tutaj macie to tu napisane swoją drogą. A, I to jest zegareczek, który gdzieś sobie krążył. Kupiłem go za 19 zł, ponieważ to jest jedna z najfajniejszych rzeczy w prawdziwym kolekcjonerstwie. I znowu, powtórzę to jeszcze raz, bo to trzeba uczyć wam i to wbijać do głowy. Czym się różni kolekcjoner od spekulanta albo inwestora, jeśli chcecie się czuć mądrze? Ale nie, jesteś spekulantem. Co, co, co więcej, są przepisy prawa, które, które regulują to, i spekulanci to są ludzie działający niezgodnie z prawem. Ale nieważne. Eee, w każdym razie spekulant. Myśli o wartości. A osoba, która jest kolekcjonerem, kolekcjonuje, zbiera daną rzecz niezależnie od wartości zewnętrznej. To cię definiuje jako kolekcjonera. Więc przestańcie mi twierdzić o tym, że ja jestem kolekcjonerem, ale chcę sprzedać. Nie, 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 nie. Jesteś kolekcjonerem. Możesz sprzedawać swoje rzeczy. Ja sprzedałem mnóstwo figurek, komiksów i tak dalej. Ale. Nigdy kupując nie patrzę, oj za miesiąc zarobię, oj za dwa miesiące będę miał 50 zł z tego. Nie, 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 po prostu jesteście spekulantami, jesteście takimi domorosłymi kapitalistami. Uha, ha, ha, uha, ha. Kupię 10 figur, które tylko 10 jest na, na, na rynku w Polsce i potem zawinduję cenę. To nie jest kapitalizm, dokładnie to się nazywa Speculative Trading po angielsku, wpiszcie sobie jak to funkcjonuje i nie bez powodu są przepisy w każdym kraju, które taką działalność, takie działalności zakazują. Dobra, to taka mała pierdółeczka, ciekawy nawet. Swoją drogą, to może być przypadek, ale ja mam ze sobą dzisiaj mój kubek Super Mario, który pasuje idealnie do tego, że mamy tutaj tam. Pierdłeczkę. Co sądzicie o tym boksiku? Czy to jest coś ciekawego dla was? Czy nic? Czy za mało? Czy za dużo? Dajcie mi znać. Przyznajcie przy okazji, będę zbierał te prace na maila, mail będzie podany na dole, więc się nie martwcie, wszystko będzie, prawdopodobnie będzie to całkiem nowy mail, konkurs małpa brody z kosmosu.pl, żeby to już było wszystko jasne, do jasnej cholery zrobione i... Prawdopodobnie ruszymy jakoś za tydzień, za dwa, więc będziecie mieli przynajmniej dwa do trzech tygodni, żeby narysować, namalować, wyanimować, nagrać filmik. Nie przejmujcie się, będzie tego wiele, a mam nadzieję, że będę mógł Wam taki ogromny prezent za miesiąc już dać, ogłosić zwycięzców, pokazać ich pracę także tutaj na kanale. Jeżeli to będą przepiękne prace, to oczywiście będę się im chwalił na Instagramie, na Facebooku, wszędzie, na Discordzie także. Zresztą, jeżeli chcecie dołączyć do Discorda, zapraszam. Eee, także znajdziecie link do Discorda oraz znajdziecie tam link do Patronaita, którego mam od dłuższego czasu niespecjalnie. Mm... I re reklamuję go, ale jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć, możecie to zrobić właśnie wchodząc na Patronite'a. Tam jednym z takich bonusów dla patronów jest to, że właśnie robię hangout raz w miesiącu dla, dla wszystkich patronów, żeby móc sobie z nimi pogadać, jeżeli macie jakieś pytania, są oczywiście także specjalne treści dla nich. I to w ogóle jest tam taka przestrzeń, gdzie ja mogę jakoś podziękować za wasze wsparcie. W każdym razie. Nagadałem się, nożyk jest, tutaj jest troszeczkę herbatki albo kawki, więc zaraz zabieram się za picie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.